Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Jak zwykle na początek bardzo proszę o to, abyście komentowali ten odcinek i każde inne Farbowania Życia i nie tylko na YouTube, żebyście subskrybowali nasz kanał Sekielski Brother Studio. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i bardzo gorąco proszę o więcej. Prosimy też o to, abyście wspierali nas na portalu Patronite i dla naszych patronów kolejna dobra informacja, bo ja staram się tylko takie przynosić na dzień dobry w programie przynajmniej, czyli kolejna książka, którą możecie wylosować, jeżeli jesteście naszymi patronami, to na facebookowej grupie dla patronów będzie losowanie pamiętnika początkującego psychiatry, a jeżeli nie jesteście naszym patronem, to zachęcam do tego, żeby zacząć wspierać Sekielski Brother Studio, bo mamy bardzo dużo ciekawych książek do wylosowania, a będzie ich coraz więcej. To jest książka, pamiętnik młodego psychiatry, który rozpoczął kilkuletni staż w szpitalu psychiatrycznym. Bardzo osobista, bardzo intymna i bardzo poruszająca i szczera książka, ponieważ ona opowiada nie tylko o życiu swoim służbowym, ale też o swoim życiu prywatnym i opowiadał, jak od samego początku bał się tego, że się wypali, bał się, że się nie nadaje, że nie będzie potrafił pomóc swoim pacjentom, ale dzięki temu, że miał świetnych opiekunów i czuł misję do tej pracy, to stał się coraz lepszym lekarzem, ale jak sam przyznaje i sam opowiada, na początkach kariery było ciężko, bo między innymi bardzo przeżywał wszystkich swoich pacjentów. Cały czas myślał o tym, co się u nich dzieje, odczuwał też jako swoją ogromną porażkę, że niektórym nie był w stanie pomóc, więc polecam, bo lektura jest momentami zabawna, ironiczna, ale też jest bardzo szczera i gorzka. Dziś gościem Farbowania Życia Magdalena Sadkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz co, tak jak przeczytałam książkę o młodym psychiatrze, który jest jeszcze pełen zapału, pomyślałam sobie o psychiatrach, którzy już mają wieloletni staż i wydawałoby się, że idziesz do lekarza, który ma duży staż, ma tam dużo tytułów, a czasem on może się okazać zmęczony, już taki zdewastowany systemem, wypalony zawodowo i tak dalej. I przede wszystkim nie ma dla nas czasu, bo nawet jeżeli jest w swoim prywatnym gabinecie, to ma dla nas pół godzinki. Jeżeli jest w przychodni, też ma bardzo mało czasu. Jak ty wspominasz swoją pierwszą wizytę u psychiatry? Czułaś się taka zaopiekowana? Czułaś się wysłuchana? Rzeczywiście, ja trafiłam do psychiatry, mężczyzny, który był bardzo ciepłym człowiekiem. Bardzo dużo rzeczy mi wyjaśnił. No tak naprawdę po ludzku podszedł do mnie i wyszłam mega uskrzydlona po tej pierwszej wizycie. I czułam, że naprawdę jestem w dobrym miejscu. Miałaś takie poczucie, że ktoś cię słucha i pomaga? Tak. I to było niesamowite, bo nikt nigdy wcześniej mnie w ten sposób nie wysłuchał. I to, no to było niesamowite, bo to jest zupełnie obcy człowiek, jakiś starszy facet, a jednak czuć, że to jest takie dobre. Ciężko ci było się przełamać przed pierwszą wizytą u psychiatry, że oj, tak, mam do kogoś iść i powiedzieć mu w zasadzie co? Tak, to było dokładnie to i mówię, kurczę, no może ten facet pomyśli zaraz, że ja po prostu, nie wiem, udaję, symuluję, że przyszłam tutaj, że w ogóle, nie wiem, wymyślam sobie coś totalnie, ale ja tak mam, że ja po prostu usiadłam w gabinecie i ja się po prostu od razu rozryczałam. Tak często mam. Wyzwoliło to, ale tak. Ten fotel, gabinet ciebie wyzwolił z tego, czy co? Ciężko powiedzieć, to, że w ogóle znalazłam się w tym miejscu i pomyślałam o sytuacji, która mnie właśnie dobijała, z którą tak naprawdę przyszłam, bo to był po prostu facet w pracy, który no, mocno mnie mobbingował. I usiadłam i poszedł potok. Puściło. No i potem powoli z takim szlochającym totalnie głosem, ale
opowiedziałam co i jak, dostałam też fajne wyjaśnienia, że no okej, skoro nie jest pani w stanie pracować, bo ten człowiek totalnie wytwarza taką presję i tak dalej, no to pani nie może pracować, dostaje pani od razu zwolnienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to już wszystko poszło i on mi to tak właśnie zracjonalizował, że mówię, kurde, nie, dobrze, dobra, rzeczywiście, dobrze, że tu przyszłam, bo faktycznie to jest problem. Ja go sobie sama nie potrafiłam w ten sposób uświadomić, jak on mi uświadomi, ten lekarz właśnie. No. Wykorzystałaś to zwolnienie? Tak. Wykorzystałam, natomiast no, pracodawca zachował się całkiem spoko, bo tego człowieka przesunął gdzie indziej i nie musiałam już z nim dłużej pracować. Właściwie po prostu została poproszona, żeby mnie przedłużała zwolnienia, żebym wróciła do pracy, a oni się go pozbędą. No i tak zawsze to, się to zrobiło. Fajnie, bo tak, to było po twojej stronie. Tak, natomiast no, ta moja kariera zawodowa w tej firmie i tak dobiegła aż do końca, bo ja się po prostu też wypaliłam. To też był jakiś element tej mojej deprechy, że do tego doszło, myślę. Tak trochę się miotam już od paru lat i szukam takiej swojej drogi. Już nie mogłam po prostu dłużej w tym miejscu siedzieć. To już kompletnie nie w zgodzie ze wszystkim to było. Z jakimiś moimi wewnętrznymi wartościami, do których wreszcie dotarłam po latach, o których wcześniej kompletnie miałam pojęcia. No. Ale to cię, ta sytuacja, no i tak kicha straszna w robocie, no bo tam siedzisz i się męczysz, ale jesteś, no. No tak, w wielu ale z czego trzeba żyć, nie? Tak. To cię doprowadziło do jakiego stanu? Do depresyjnego już? Czy zaburzeń lękowych? Jaką dostałeś diagnozę? Zaburzeń lękowych jako takich nie miałam, ale to było po prostu... Nawet, kurczę, już tak dobrze nie pamiętam. Ja po prostu... nie byłam w stanie pracować, wiedząc, że ten człowiek jest gdzieś obok. Nie? Że ja się bardzo mocno nie godziłam na jego sposób, w jaki on pracuje. I ja byłam jedyną osobą, która była w stanie o tym mówić głośno. Wszyscy jakoś tam, dobra, przymykali oko, robili swoje, nie? A ja tak nie umiem. I na tym polu bardzo no, było dużo takich zgrzytów między nami. A ja nie umiem. A jakie miałaś objawy takie fizyczne właśnie tej sytuacji? Bo ja też kiedyś miałam taką sytuację i no pamiętam, że wiesz, brałam rano stoperan, żeby iść do roboty. Albo w ogóle, wiesz, problemy ze snem. Po prostu ja takie totalnie. Poczucie gorąca natychmiast. Od razu mam, jak cokolwiek zaczyna dziać, to jest problem ze snem. Może nie tyle z samym zaśnięciem, co to jest po prostu klasyka gatunku chyba. Budzisz się od drugiej i nie śpisz do szóstej. A o siódmym już wstać, nie? Także jesteś tak wymermolona po takiej nocy, że dramat. No ja już po prostu przerobiłam tak w dzieciństwie pierwsze takie bezsenne noce. Pamiętam, że przeszłam chyba całą dzielnicę wzdłuż i wszerz w nocy, nocami. Dobrze, że mnie po prostu chyba wtedy nikt nie zabił, bo bardzo dużo takich ryzykownych sytuacji było. Ja po prostu miałam tam naście lat. No to dziwne to było, że taka nastoletnia dziewczyna sobie chodzi ulicami w środku nocy, nie? A czemu nie spałaś? Nie wiem, może trochę to były problemy z nauką, problemy w domu. Bardzo to podstawówka jeszcze była? Tak. Mhm. To była, myślę, że to była 8 klasa, chyba koniec Jezus, podstawówki. Najgorzej. No, totalnie. To jest straszny moment. No to też się wzięło stąd, że jakaś tam osoba, którą uważałam za przyjaciółkę, w pewnym momencie jakby po prostu odstawiła mnie na boczny tor. Nie? Ja wiecznie miałam jakiś taki problem z taką samoakceptacją, niskie poczucie własnej wartości i tak dalej, więc w momencie, kiedy poczułam, że aha, już się nie przyjaźnimy, i znowu zostałam sama, całe życie sama. Starzy też na mnie za bardzo nigdy w domu nie zwracali uwagi. No to brak rówieśników, akceptacji wśród nich. No i przestałaś spać. Znaczy, ale leżałaś i kręciłaś w głowie, tak? Na początku myśli? Tak, z czasem. No to po prostu to się na te spacery przerzuciło, że po prostu ja już nie mogłam leżeć w tym łóżku. Nie wiem, po prostu wychodziłam, żeby się zmęczyć. Nie wiem, jakimi torami ja się wtedy. To było akurat, to już było lato, to już była końcówka tej podstawówki. Za chwilę miałam iść do liceum i to też jakby było taką, napawało mnie jakąś tam nadzieją, nie? Że zmienię klimat, na pewno znajdę nowych przyjaciół i tak dalej. No ale sytuacja taka była trochę nerwowa, niefajna, niepewna i jednak no, te kilometry nocami. Nie bałaś się? Nie, wtedy w ogóle, teraz o to jak o tym myślę, to myślę sobie, że kurde, nie? Ale wtedy w ogóle nie, przychodziło mi, to też inne czasy były. Nie, no tak, oczywiście, no, że tak. Także nie, no ja całe życie mieszkałam tam i jakby znałam tą dzielnicę dobrze, ale nie. Wtedy mi nie przyszło do głowy, że to jest niebezpieczne. Jako osoba z niskim poczuciem wartości,
cześć, mm-hmm. witaj w klubie. Rozumiem, że uważasz, że to była twoja wina, że jesteś beznadziejna i ona... Tak, no, że ze mną jest coś nie tak. Tak, no bo wszyscy sobie jakoś tam radzą, fajnie, mają przyjaciół, nie wiem, chodzą sobie razem gdzieś tam na jakieś czy imprezy czy cokolwiek. A ja po prostu wszędzie czułam, że nie pasuję. A mówiłaś o tym komuś, czy tylko pamiętniczek? Tak, raczej tylko pamiętniczek. Nie. Masz go jeszcze? Czytałaś go kiedyś? Spaliłam. Spaliłaś? No, chyba ze dwa razy tak właśnie miałam. Bardzo tego żałuję, ale niestety je spaliłam. Dwa takie zeszyty pełne zapisków. Ale spaliłaś się jakoś tak niedawno w dorosłym życiu? Czy nie, nie, wtedy? Spaliłam je bo właśnie tak jakoś jak poszłam do liceum. Na zasadzie to jest koniec tego etapu. Tak. Tak, to już odeszło do lamusa, tego nie będzie. Teraz będzie inna Magda. No ale... No nie, nie było. Ale wtedy nie korzystałaś w ogóle z pomocy? Nie, raz byłam u psychologa. Mhm. To się wiązało z tym, że miałam trochę problemów w szkole. Obniżyłam loty mocno. Loty tylko, noty, loty? Noty, czy, noty. Czy obecności też? Nie, nie, ja raczej nie bagarowałam. Może ze dwa razy mi się zdarzyło. Nie byłaś w stanie się skupić na nauce? Wiesz co, ja myślałam, że jestem po prostu leniwa. I mi się nie chce uczyć. I wynajdowałam mnóstwo innych rzeczy do roboty, żeby tylko się nie uczyć. Bo wiesz, jak mi coś sprawiało problem, no to odsuwasz to, nie? A jedyne wymagania, które były od mojej matki, no to, że mam po prostu chodzić do szkoły i odebrać lekcje, no i zdawać z klasy do klasy. Zdawałam to z klasy do klasy, natomiast to nie były jakieś tam super ekstra oceny. Moja siostra zawsze była taką uczennicą z czerwonym paskiem. Ja byłam tym gorszym dzieckiem, bo miałam gorsze stopnie. Tak. No, no ale co, potem ten sens jakoś przywrócił? Nie wiem, czas leczy rany? Jak poszłam do tego liceum, to z jakąś taką nową energią i to się ustabilizowało. Tak. I było spoko do czasu tej pracy? Dokładnie. Bardzo wiele lat było spoko. Ale też jakby to nie było wolne od, ten czas nie był wolny od jakichś takich niefajnych zachowań, które, no, które miały miejsce, bardzo takich ryzykownych kontaktów. Ja wszędzie szukałam takiego potwierdzenia, że jestem fajna, nie? Że jestem ładna, że chłopaki się ze mną oglądają, czy coś takiego. No i to powodowało, że po prostu wchodziłam w jakieś takie ryzykowne relacje, gdzie z czasem, no tak w sumie nie tak dawno zrozumiałam, że... Toksyczne. Totalnie toksyczne, totalnie w ogóle. Ja pierdzielę, nie, że ja takie rzeczy robiłam. Ale szukałaś potwierdzenia i akceptacji, czy szukałaś potwierdzenia odrzucenia podświadomie? Raczej akceptacji. Akceptacji. No i że ktoś się... To zwraca na mnie uwagę. Jestem dla kogoś ważna. No to tak głupawe to było niestety, no ale... Co dziewczyna w tam wieku, nie wiem, 22 lat powiedzmy, nie? Może, zwłaszcza, że nie ma jakiegoś tam specjalnie wzorca z domu wyniesionego. No ale dziewczyna, wiesz, w wieku 22 lat, która nie miała tej akceptacji, jak była mała i nikt nie zwracał na nią uwagi, no to będzie szukała tego w dorosłym życiu. Mhm. Cześć. cześć, też miałam super oceny. I... Czerwone paski. Do czasu. Potem już nie byłam w stanie się jakoś tak super ekstra uczyć. No i też popełniałam takie błędy. Czy ja wiem, czy błędy? No jakby ja nie wiedziałam, że to jest błąd. Znaczy, dzisiaj myślę sobie o tym z perspektywy takiej terapii, że no nie wiem, to nie była jakaś moja wina te rzeczy, które robiłam, tylko po prostu nie umiałam inaczej. Tak, no. Tak. Nie umiesz inaczej. Dokładnie. No, jeżeli czujesz się dobrze w jakimś towarzystwie i myślisz, że robi ci to jakąś robotę, załatwia, że faktycznie okej, okay, tutaj się ktoś mną interesuje, zabiera mnie na wakacje, kupuje drogie prezenty czy coś takiego powiedzmy, no to myślisz sobie, że to jest okej, okay, że to jest fajne, nie? Więc czemu tutaj widzieć złe rzeczy? No dopiero z czasem się je dostrzega. A ile czasu chodziłaś w takim właśnie beznadziejnym stanie, zanim poszłaś do psychiatry? Bo powiem ci szczerze, że ja nie znam nikogo,
kto by poszedł do psychiatry po tych takich książkowych 2 tygodniach takiego gorszego samopoczucia. Nie? Że jeżeli takie samopoczucie gorsze utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie, czynności, które kiedyś sprawiały nam radość, dzisiaj nie sprawiają nam radości. Jest kilka objawów depresji, które jeżeli utrzymują się powyżej 2 tygodni, no to należy iść do lekarza. Ale nie znam nikogo, kto by tak szybko jakoś, wiesz, samo siebie zadbał. Ja chodziłam miesiące, jeśli nie lata. To było przechodzone w moim przypadku też. Parę razy się zastanawiałam, czy iść, ale ja myślałam cały czas, że to są jakieś takie tylko momenty gorsze, tak? I pójdę z bzdurą w facet po prostu, nie dość, że ja zapłacę kupę kasy, to facet czy tam gościuwa, już nieważne jakiej płci jest lekarz, ale powie, że nie, pani nie ma żadnych problemów, proszę się ogarnąć. Nie, no ale oczywiście całe szczęście tak się nie stało. Za pierwszym razem, jak trafiłam, to ta sytuacja z pracą, no to jest jakby inna rzecz. Natomiast kiedy trafiłam w październiku do psychiatry, no to była po prostu zwykła sytuacja, gdzie jadąc do pracy chciałam się rzucić pod pociąg i powiedziałam, o kur, nie. Ale w październiku ubiegłego roku? Teraz, ten październik, który był. Ja zauważyłam u siebie, że miałam niesamowite zmiany nastrojów. Jednego dnia szłam po prostu jak na chmurce do pracy i po prostu podskakiwałam niemal, że uśmiechałam się do ludzi na ulicy, wiesz, i ten. A następnego dnia po prostu musiałam się zamykać w salonie od środka, żeby nikt nie wszedł, nie zobaczył mnie, w jakim ja jestem stanie, bo ja po prostu nie byłam w stanie przestać płakać. Takie spazmy totalne, nie? I mówię, kurde, a przecież wczoraj było to zajebiście. I długo tak sobie chodziłaś? No, 2 tygodnie to trwało właśnie, ale to był już taki krańcowy moment, bo wcześniej, no to parę miesięcy, te 3 miesiące, tak się bujałam i tak raz było trochę lepiej, potem trochę gorzej, za chwilę powiedzmy, że była jakaś taka codzienna, zwykła, nie wyróżniająca się niczym, wiesz, czas taki dla mnie, no ale... A co ci tam wtedy towarzyszyło? Jakieś emocje? Jakie emocje? Że to był taki czas, że to było parę tych miesięcy, bo ja tak sobie pytam cię o to, bo sama czasem o tym myślę, co mi towarzyszyło zanim w ogóle, wiesz, doszłam do ściany, załamałam się i sięgnęłam po pomoc. To mam taki jakiś mętlik straszny, wiesz, że tam była taka walka wewnętrzna między nie użalaj się, będzie dobrze, a nie, no jest koszmarnie, jakby nie zasłużyłam na to, a potem, że zasłużyłam, a mogłam zrobić tak. No wiesz, jakieś po prostu wewnętrzne biczowanie straszne, nie? I takie zaciskanie zębów. Wiesz co, ja czułam przede wszystkim, że nic się... ja swoim życiem niczego nie reprezentuję. Jakby nie mam pracy, na której, która mi sprawia przyjemność. Znajomych mam trochę, powiedzmy, ale też jakoś tak bardziej się zasiedziałam w domu. Też myślę, że pandemia swoje zrobiła. Jakby nie czułam, żeby w ogóle to życie było fajne w jakikolwiek sposób. Okej, mam fajnego męża kochającego. To jest jedyna ostoja. Mam psa od niedawna, spoko. Ale w ogóle naprawdę nic specjalnego. A jednak człowiek chciałby, żeby to jego życie było miłe. Tak? A ono było takie zwykłe, bez wow. Ale chciałaś takich filmowych fajerwerków, czy...? Nie, nawet nie, ale chciałam czuć jakąś satysfakcję. A nie miałam jej praktycznie na żadnym polu. Totalnie. Więc po co takie życie toczyć? Do dupy. Trochę tak jest nadal. Niestety. Ja jestem w trakcie zmieniania trochę swojej kariery na takim zakręcie od dłuższego czasu, ale no myślę, że gdzieś mnie to w końcu doprowadzi. No słuchaj, ja to na przykład w kwestii zmieniania, o Jezu, ale zdrętwiałam, ja w kwestii zmieniania też się zakręciłam. Zakręciłam, zbłądziłam, kręcę się, ale już się nie biczuję tym, że się kręcę, nie? Tylko jakoś tak, no ale to wymagało ode mnie tylu godzin terapii i w ogóle jakiś rozmów samej ze sobą. No ale rozumiem, z czym się mierzysz, bo miałam takie kryzysowe momenty, że na przykład jak nie lubiłam lata. Aha. Wiesz, zima, wiosna, super. Ale latem ludzie wychodzili.
I oni tacy, kurwa, wszyscy byli szczęśliwi. Na tych pikniczkach. Te pary. Te rodziny. A ja taka sama, samotna, mm-hmm. nie? Więc nie lubiłam lata. Zimą, dobra, nie było ich to. Nie było ich widać. To było okej. Okay. I też tak chodziłam, myślałam, o co chodzi w tym życiu? Jak to szczęście ma wyglądać? Co tu się musi dziać, nie? Niech ktoś to poda jakąś definicję albo coś takiego, więc wiem, o czym mówisz, że, no, że jest tak w miarę, ale bez fajerwerków. Mm-hmm. Nie? No. Widzę, wiesz, że ludzie mają jakieś sukcesy zawodowe i tak dalej. Jakoś tak jestem zafiksowana na tą pracę zawodową. Wiesz, jakiś taki etos pracy u mnie w domu tak przyświecał i tak to wyniosłam. Wprawdzie nie jest ona jakaś tam najważniejsza. Już teraz do tego dojrzałam. I mówię, cokolwiek bym nie robiła, no póki nie kradę, nie robię innym ludziom krzywdy, to wszystko jest okej, nie? No. Ale? Ale z drugiej strony chciałobyś robić coś takiego, kurde, z uznaniem, żeby to się wiązało, nie? No. Ale tak wpajano ci w domu? Czy to było tak naturalne w tym domowym środowisku, że sama to zrozumiałeś, że okej, jak będę coś kimś ważnym, coś ten, to może zwrócą na mnie uwagę? Tak, raczej w ten sposób. Raczej coś takiego. No tak, powtarzało się cały czas u mnie w domu, żebym się uczyła, bo żebym nie musiała robić tego, co moi rodzice, bo to jest ciężka charówka i tak dalej. Natomiast no... Narzędzi nie dostałam praktycznie żadnych z domu, żeby faktycznie. No miałaś się uczyć. No tak, no miałam się uczyć, no ale co poza tym, no wiesz, skończyłam jedno studia, drugie studia i to z tego. Jak po tych studiach nie ma pracy. Nie w Polsce przynajmniej. A co skończyłaś? Zdrowie publiczne i politologię. Fajne kierunki. Dobrze, że je skończyłam. Nie żałuję absolutnie. Dużo, dużo rzeczy można się dowiedzieć na takich studiach, ale no też jakieś siły chyba przebicia nie miałam, żeby gdzieś tam pójść z tymi skillami, które jakieś tam nabyłam i wiedzą, nie? Tak. A w tym takim zakręcie zawodowym, w którym teraz jesteś, to o czymś marzysz, czy czegoś się boisz? Czy jest coś, co chciałabyś robić, ale nie masz odwagi, czy kręcisz jest się, coś że takiego. Cię olśni? Nie. Trochę czekałam, że aż mnie olśni, ale trochę też przypadek. Natomiast ja wierzę w to, że pewne rzeczy, kurczę, trafiamy na pewne rzeczy z jakiejś przyczyny. Na coś takiego wpadłam, coś robię, jest to jakiś taki projekt, już długo się kończy, ale boję się w cholerę. Mhm. Strasznie, bo to będzie no, coś kompletnie nowego w branży IT i tak dalej, gdzie ja do branży IT, wiesz, pani od okularów, nie? Z salonu optycznego przeskoczyłam do IT. No i? Ale no... A boisz się porażki? Staram się. Nie. To czego się boisz? Że to będzie bardzo trudne. Że to będzie bardzo dużo wymagało pracy i jakby nie boję się samej porażki. Cały czas sobie to tłumaczę, że okej, nawet jeżeli nie znam tego certyfikatu za pierwszym razem, to znam go może za drugim, albo za trzecim. Prawko też nie znałam przecież od razu, nie? Ale w końcu jeżdżę tym samochodem, czy tam motorem. Więc tak, a na razie mnie to jara, kręci mnie to, czego się uczę teraz i co planuję po prostu porobić. Może to tak szybko się nie wypalasz. A brałaś sobie na warsztat, na terapii te lęki? Nie, jeszcze nie. Ale jesteś, to jest stosunkowo jesteś w terapii? Nowa... Tak, jestem w terapii. Mam teraz drugą terapeutkę. Była taka sytuacja, to też nieźle pokazuje, jak terapia jest pomocna, bo jakaś taka wyższa sytuacja, że moja terapeutka się rozchorowała, a później ja coś mi wypadło i wypadły nam 3 sesje z rzędu. Ja po prostu stałam kolejnego takiego puf, no i znowu, ale jestem gównem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? I taki epizodzik mi się wkleił. Także teraz już takich rzeczy nie można po prostu robić, trzeba pilnować tych terapii. A czym się zajmujesz na terapii? W sensie... Głównie miałaś jasno określony cel idąc na terapię? Bo ja na przykład poszłam z... Wszystko. Wszystko? Tak, okay. Wszystko. Ja raczej poszłam z tym, że... Mam dużo traumy z dzieciństwa. Byłam bardzo obitym dzieckiem, zastraszonym, zlęknionym. Matka mi zgotowała po prostu... No, słabe dzieciństwo miałam. Także tu pracuję, na tym polu. Mam bardzo dużą do niej... No żal, jestem po prostu nienawidzę tej kobiety, no, szczerze mówiąc. Czyli leczysz traumy na... Tak. Na terapii, ale wracasz do tego, co było? Wracam. Mhm. Teraz właśnie jestem na etapie robienia listy traum. Mhm.
Bo chyba okazało się, takiego wniosku doszłam, że ja się nie umiem denerwować, wiesz, no u mnie w domu się... Nie można było denerwować. Znaczy, jak matka z ojcem się kłócili, to się mogli denerwować, tak? Ale dziecko, po pierwsze, że tak jak ryby i dzieci głosu nie mają, to raz, to w ogóle się tutaj z jakimiś emocjami. Jeszcze okej, jak dziecko się cieszy i ten, to jeszcze spoko, tylko też nie za długo, żebyś lekcję odrobiła, pamiętaj. Ale jak się złości, to w ogóle jakim prawem dziecko się złości, tak? Więc ja po prostu zrozumiałam, że ja faktycznie nie umiem się złościć. Brakuje mi takiego momentu, żeby się po prostu wkurwić i uzewnętrznić to. Ale do środka sobie tam... Tak, tak. To wszystko się działo w środku, nie? I po prostu gonitwa myśli. No i teraz tworzę tę listę traum. Mam nadzieję, że będę miała się na to wkurzyć, zezłościć i rzeczywiście jakoś to przepracować. Tak jak powinnam to było zrobić kiedyś. Ale nie miałam tej możliwości. Nie dano mi. No nie. No. Cały czas zastanawiam, jak to będzie wyglądało. Boks? Może się zapiszę na boks. Myślę od jakiegoś czasu, żeby pójść na jakąś sztukę walki. Albo tak, wiesz, tłuc w poduszkę, nie? To jest bardziej bezpieczne. Krzyczeć w poduszkę, takie tam. Ale no trzeba krzyczeć. Ja na przykład nie umiem też się złościć, kłócić. Od razu jest mi gorąco. Tak, tak, tak. To ja to samo. Podnosić głosu nie umiem. Okazało się, że nigdy nie krzyknęłam. O, wow. No, więc tak zastanawiam się, czemu ja, wiesz, miałam bardzo dużo infekcji gardła, chorób gardła. Aha. Przez to trzymałaś. Nie wydarłam japy. No. Bo nie, nigdy się nie pokłóciłam. No, a potem to już poszłam w dorosłe życie i się nie umiałam kłócić. No. Ja mam taką sytuację, że jak mi się coś nie podoba, raczej jestem osobą szczerą i mówię, jak coś mi leży. Natomiast mam też taką tendencję do ucinania rzeczy. Aha, tak i tak? Okej, okay, no to nara, nie będzie. Zero. Albo białe, albo czarne. I też mi to uświadomiła terapia. Niektóre znajomości po prostu, jak stwierdziłam, że nie przynoszą albo bardziej mi szkodzą, no to ciach. Nie ma. Nie ma żadnych półśrodków u mnie. No wiesz, to może się wydawać, że jesteś super zajebiście silną babą, nie? Tak się może wydawać. A w środku to jest po prostu taka malutka madziunia, która bez przerwy jeszcze gdzieś tam, wiesz, chlipie. No, trochę sobie płacze. A kolega mąż? Jak on się w tej sytuacji odnajduje, skoro u ciebie jest albo biały, albo czarny? A jak się chce z tobą pokłócić, to co? Nie, w ogóle nie ma takiej sytuacji. Znaczy, ja z kolei dzięki niemu nauczyłam się, że ja z kolei podnosiłam głos, chociaż nie czułam tego. Jakby inny tempr nagle mój głos zostawał i on wtedy, jemu też, wiesz, z domu jakieś tam rzeczy wyszły, jak jego rodzice się kłócili czy coś i on od razu się denerwował i uświadomił mi to, że kiedy ja coś zaczynam mówić właśnie w taki określony sposób, nie krzyczę, ale wchodzę już na takie, wiesz, taki głos zaczynam mieć, że to brzmi, jakbym po prostu zaczęła się awanturować. No i co? Trochę się z tego wycofałam. Zaczęłam to dostrzegać, kiedy to się dzieje. To jest dokładnie kropka w kropkę to, co robiła moja matka. I czego ja nienawidziłam po prostu. Czego ja się bałam. Tak. I nigdy taka nie chcę być, ale to... A to po prostu właśnie było to. Dokładnie tak. A może to też był jakiś mechanizm obronny twojej matki przed czymś, nie? Zapewne. Tylko, że ona tego nie przepracowała, a ja jestem o tym mądrzejsza, że tym pracuję. No i ta praca jeszcze długo potrwa. Jeżeli się w ogóle kiedykolwiek skończy. Może a tak. Właśnie, to jest też takie w tej zero-jedynkowości, w tym teamie 0-1 to jest strasznie ciężkie, no bo wcale nie musi być tak, że może ta praca się skończy kiedyś, czy w ogóle się skończy, tylko na przykład, żeby było tak, żeby było znośnie, nie? W sensie, żeby umieć znaleźć tę cholerną pieprzoną łagodność dla siebie. Tak. Dużej i tej małej. Tak, to jest, no mi się wydaje, że coraz częściej udaje mi się tę łagodność uzyskać od siebie samej. Jest okej, tak jak jest i naprawdę nie próbuję wyśrubować sobie jakichś tam, wiesz, niesamowitych standardów. No to jest przede wszystkim jakaś zgoda na to, nie? Że naprawdę uznaję to swoje życie takim, jakie jest. Nie było różowo. Ale kurde, nie jest też jakoś tam najgorzej i pchaj sobie to swoje główienko, nie? Jaki żuczek. No niestety. Ale to zaczyna się to udawać.
Kiedyś, nie pamiętam w jakiej książce, bo czytam ich mnóstwa, żebym jakaś super ekstra mądra była, to nie bardzo. Ale było takie zdanie, że przeszłość już była. I tam się nic nie zmieni. No nie. A ja przecież, kurwa, to miele, przemieliłam już na taką mąkę, że hej, i miele. I to nie ma sensu. W sensie nie zmienię tego. Przeszłości nie zmienisz. Możesz tylko zadbać o to, żeby przyszłość była lepsza, nie? Jakby wyciągając stamtąd takie wnioski o sobie, lekcje dla siebie i zatroszczyć się o siebie w przyszłości, skoro w przeszłości się nikt od ciebie nie zatroszczył. To taki trochę niefajny gratis po dzieciństwie. No ale masz go. No i wiesz, samo uświadomienie sobie tego, że jest, że to tak po prostu tak jest, no, że ty nie zmienisz tej przyszłości. Sama ta świadomość, no, daje ci już jakiś lepszy start. No, że tego się nie da odczarować, przeżyć jeszcze raz. Dokładnie. Nie da się? No, nie da się, no. Ale masz bardzo dużo instrumentów, żeby było fajniej w przyszłości. No, trzeba się nauczyć z nich korzystać i znaleźć je w ogóle. A wróćmy jeszcze do tego października, kiedy tak cię dojechało najmocniej, chyba jak mówisz, tak? To zdecydowanie. Co się działo? No przede wszystkim już nie chciało mi się po prostu pracować w tej branży, w której byłam, tej optycznej. Wszystko było nie tak. Przede wszystkim ten brak perspektywy w tej robocie. To głównie to. No i to, że nie mam innej możliwości, nie mam innej drogi. Nie widzę się nigdzie indziej. Jedyną rzeczą, którą ja potrafię robić, wyniosłam to z dzieciństwa, jak to nie był bazar, stragan z warzywami mojej matki na bazarze, to może to były przez jakiś czas staniki w galerii handlowej, później okulary. Wiesz, to jedyna rzecz, którą potrafię, to sprzedawać. A ja już nie chcę tego robić. Nie? Zwłaszcza nie wiem, sprzedawać plastiku, którego nie znoszę. Cholera jasna. Wiesz, no po prostu wszystko nie tak. Ale ja nic innego nie potrafię. To było dobijające. Ty uważasz, że nie potrafisz? Tak. A. No pewnie. Ktoś ci to powiedział? Nie. No oczywiście, że nie. Takie mądre pytanie zadałam, ale doskonale to znam. Ale wiesz, no z drugiej strony, kurde, nie wiem, potrafię sobie tam majsterkować coś, nie wiem, zrobić sobie fajną komodę do sypialni na przykład, nie? No i tak do dupy to wszystko. Tak, jakieś samobiczowanie nadal, no. Te myśli samobójcze, które ci się pojawiły? Taka jedna. Tak naprawdę jedna i od razu wtedy to już był taki alarm. Tak, no bo to wiesz, no kurde, no po prostu hej, no co to w ogóle jest za myśl, Magda? Ja mam wrażenie, pracy, że to takie nie twoje. Jezu, totalnie. Co się dzieje, nie? Tak, i wiem, że to jest taki moment, że nie, dobra, dojechałam do roboty, odpaliłam w stronę internetową tam tej kliniki, do której chodzę i następnego dnia już mam psychiatrę. No i na zwolnieniu, i półroczku, i potem jeszcze troszkę. No i tak. Odebrałaś ten nawrót jako swoją porażkę? Nie chyba. Ale chyba jakby przyjęłam już do wiadomości, że to tak będzie. Że to się niestety może powtarzać. Na początku to w ogóle strasznie to było... Do tej pory mam coś takiego, że to jest takie trochę odrealnione dla mnie. Że tak nie do końca sobie w ogóle uświadamiam, że jest to deprecha, nie? I tak. Ale z drugiej strony już się z tym pogodziłam. I liczę tylko na to, że to będzie jak najrzadziej. No boję się oczywiście teraz nadejścia jesieni. No maksa się boję tej jesieni. Bo to będzie taki dosyć mocno stresujący okres dla mnie ze względu na to, że mam robię jakieś uprawnienia, certyfikat, egzamin, coś tam, plus zaraz schrzani się ta pogoda totalnie, zabraknie słońca, nie, i tak dalej. No i to będzie już taki okrągły roczek po tym, kiedy wylądowałam u psychiatry. No tak, a w systemie 0-1, to jak w tym okrążeniu rocznym nie zrobiłaś czegoś super ekstra zajebiście przełomowego i nie masz trochę Nobla. Zrobiłam.
Tak? No chociaż tak. No trochę tak, wiesz, no. Wyrwałam się z tej cholernej roboty, no. Bo nie miałam na to odwagi przez bardzo długi czas. Więc to jest już jakiś krok. Może nie bardzo konkretny, no bo to jeszcze jest długa droga. Przede wszystkim zdobycie tych certyfikatów, ale ja już wiem, że ja tam nie wrócę. To jest po prostu, wiesz, no choćby skały srały, nie? Nie ma bata, no już nie będę tak robić. Już ja sobie zafundowałam zbyt długo taką robotę, której nie znoszę. Słuchaj, no to może w tym cyklu rocznym jednak się pochwalisz za coś w październiku, że... No na pewno za tę odwagę, której wreszcie no, pozwoliłam sobie. A poznałaś już na tyle siebie i swoje mechanizmy, tak pytam o terapię, żeby tak widzieć, że oho, to muszę teraz uważać, bo już się zaczynam wkręcać w coś tam, nie? Że przeciwstawiać sobie, wiesz, te myśli kontra fakty. Nie, chyba jeszcze tego nie doszłam. Jeszcze za mało tej terapii. Chyba było. Nie, ja jeszcze nie wyszłam, wiesz, z tego takiego przedszkola, którym jest no, cały czas przepracowywanie tej matki. Mhm. To jest duża praca tutaj. Posiedzę w przedszkolu jeszcze. Długo posiedzę w nim. A co masz na myśli, mówiąc przepracować? Zrozumieć, wybaczyć? Właśnie to jest jakaś taka forma wybaczenia, tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy ja chcę wybaczyć matce. Nie mam kompletnie ochoty na to, żeby jej wybaczać. Absolutnie, bo zrobiła mi ogromną krzywdę. Ale z drugiej strony jakby mam taką świadomość, że jeżeli tego nie zrobię, nie wybaczę, no to jakby nie mogę pójść dalej. Chyba, tak słyszałam. Tak mi gdzieś tam świta, nie? Że gdzieś coś takiego ktoś mądry powiedział. No i co? I jak nie wybaczę, no to będę dalej siedziała tutaj, w tym samym miejscu, bez przerwy. Na razie po prostu uciąłam kontakt. Mhm. Nie podobało mi się, więc koniec. Nie będziemy rozmawiały, mamusiu. I jest mi z tym bardzo fajnie. To jest super. Długo się zbierałaś do tego, żeby... Wiesz co, nie. To też nie było tak, że ja się tego zbierałam. To po prostu była jedna sytuacja. Mhm. Jakiś trigger. Ja po prostu totalnie odpaliłam wrotki i... No już mi się poprztykały mocno. Mamusia sobie wcześniej niż zaplanowała wyjechała do domu. I od tego czasu nie mamy kontaktu. Super jest. Naprawdę. Nie mam już czegoś takiego, że... A co powie mama? O to ci towarzyszyło całe dorosłe życie? Tak. Z jednej strony nie chciałam na przykład jej się zwierzać z jakichś rzeczy, bo ona była na tyle perfidna, że potrafiła to wykorzystać później przeciwko mnie. Ja jej coś powiedziałam w dobrej wierze, wiesz, i tak dalej, nie? A ona przy jakiejś awanturze po prostu jeb między oczy. I po prostu jak to? Jak możesz mi takie rzeczy robić, nie? No, ale w sumie był czas przywyknąć. Od drugiego roku życia dostawałam w pierdziel za to, że nie jadłam, albo no to norma. Ale w dorosłym życiu nie gadałeś się kiedyś o tym, czy nie? Nie, to był raczej przemilczany temat. Wydaje mi się, że kiedyś było coś takiego, jakaś taka rozmowa, a tak wiesz, gdzieś tam rzucone między jakimiś innymi zdaniami. No, że tak, że dziewczyny dostawały lanie, nie? Dostawały lanie. Kurde. Ja sobie trochę inaczej wyobrażam lanie. To inaczej to też totalnie... pamiętasz, nie? Tak, to po prostu była ta pieprzanka, nie? Jak nie pasem, to ścierą, jak nie ścierą, to ręką. No i ciągły taki lęk w domu. W jakim humorze mamusia jest. Jak wrócę do szkoły, nie? Jak odkurza, to znaczy, że jest słabo. Trzeba po prostu od razu do pokoiku, wyjąć zeszyty i grzecznie siedzieć cichutko. Bo jeszcze się za coś wkurzy i znowu będzie jazda, nie? No. A to się potem właśnie przełożyło na tą twoją relację w pracy, która... Myślisz sobie tak o tym, że to jak... Słuchałaś, czy matka odkurza, czy nie odkurza, w jakim jest humorze, to ci się w tym dorosłym życiu przełożyło na relację z tą osobą w pracy? Nie, chyba nie. Chyba nie łączę tego w ten sposób. Raczej nie.
tutaj po prostu jakieś standardy moralne bardziej, wiesz, weszły w tą pracową kwestię. No. Co ty się gorzko uśmiechasz? Nie, to po prostu... Kupa roboty przed nami. Tak naprawdę cały czas. Trochę tego węgla trzeba przewalić jeszcze. Węgla nie ma. Węgla nie ma, węgla tak. Nie ma przede wszystkim, nie ma co przewalać. Gruz. Tak. My swój... Już wróciłam się z Katowic, nie? To... Gruz. Może masz coś tam sprzedać. Tak? Może pohandlujesz węglem. Jakimś koksem. No. Czego ci życzyć? Siły. To tyle. Całą resztę chyba sobie jakoś zorganizuję. To życzę ci siły. Dziękuję. I życzę ci też, żebyś sobie pozwoliła na słabość. Dzięki. Chciałabym sobie czasem móc pozwolić na to. No, proszę małej Madzi pozwolić na słabość. No a duża, wiadomo, musi być silna, bo 0-1. Tak. Dziękuję, że opowiedziałaś swoją historię. Dzięki bardzo, że zaprosiłaś. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.